tym odcinku zabierzemy Was na jeden z największych kilkutów w Polsce, czyli cmentarz żydowski mieszczący się w Częstochowie. Cmentarz został założony przez gminę żydowską w 1804 roku i w chwili obecnej liczba macew i grobów sięgają około 5 tysięcy. W 1907 roku cmentarz został otoczony murem z dwoma bramami. W czasie II wojny światowej cmentarz został zniszczony przez Niemców, a od 1943 roku dokonywali tutaj masowych egzekucji Żydów i jeńców. Po wojnie uporządkowano teren cmentarza, a pochówki odbywały się tutaj aż do 1970 roku. Na cmentarzu zachowało się wiele cennych nagrobków. Są też groby ofiar masowych egzekucji, symboliczne groby zamordowanych w Katyniu i obozie zagłady w Treblince. Najpiękniejsze nagrobki znajdujące się na tym cmentarzu pochodzą z początku istnienia tego cmentarza i są to głównie nagrobki zamożnych rodzin zasłużonych dla rozwoju Częstochowy. Cisza panująca na tym cmentarzu, zarośnięte alejki, bluszcz na drzewach sprawiają, że sprawia on niesamowite wrażenie. Będziecie w okolicy, zobaczcie. Cześć.